Chcielibyśmy przedstawić Państwu pewne oświadczenie. Proszę, żebyście zwrócili, uwzględnili naszą szczególną sytuację. Wczoraj pan prezydent zaprosił nas na spotkanie jako posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ta informacja była w przestrzeni publicznej. Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy już poza naszymi miejscami zamieszkania. Do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to kolejny przejaw bezprawia, jaki w naszej sprawie się odbywa od lat. Ja chcę panu prezydentowi bardzo podziękować za wyrazy solidarności, za zrozumienie tej sytuacji, ale tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach, jawny bunt w Sądzie Najwyższym. Kolejni sędziowie z Justicji powiązani z Platformą Obywatelską wydają wyroki w naszych sprawach. To są rzeczy niedopuszczalne. Chcę też jasno powiedzieć, że cała ta sprawa, która ma tak dramatyczny finał, zaczęła się w roku 2009, kiedy to Donald Tusk, ówczesny premier, spowodował, że postawiono nam zarzuty. Ja przedstawiłem wtedy premierowi Tuskowi niejawne pismo jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pokazujące rozmiary korupcji w obozie ówczesnego rządu. Chodzi o aferę hazardową. Było to w sierpniu 2009 roku. Dwa tygodnie później, we wrześniu, otrzymałem wezwanie w charakterze podejrzanego do prokuratury dokładnie w tej sprawie. W tej sprawie, gdzie teraz sędziowie z Justicji skazują nas na więzienie. To są rzeczy niedopuszczalne, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Jeżeli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć. Bardzo mu za to dziękujemy. Dziś pan prezydent symbolicznie powołał na swoich doradców naszych bardzo bliskich współpracowników. Pana Stanisława Żaryna, zastępcę koordynatora służb specjalnych, i pana Błażeja Pobożego, wiceministra spraw wewnętrznych. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Jesteśmy dalej posłami na Sejm, chociaż prowadzone są bezprawne działania przez marszałka Hołownię, przez większość sejmową, żeby uniemożliwić nam wypełnianie mandatu, który mamy z woli wyborców. To oni dają nam siłę moralną i polityczną do dalszego działania. Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu u pana prezydenta. Wiemy, że w okolicach kancelarii prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas. W tej chwili rozmawiamy z panem prezydentem i będziemy dążyli do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami, którzy będą tu 11 listopada, 11 stycznia na manifestacji. Chcemy wziąć udział w tej manifestacji. Chcemy wziąć również udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nasza dwójka, wydaje się, spowodowała, że marszałek Sejmu odwołał posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, mimo tego, że miał być uchwalany budżet państwa, jedna z najważniejszych ustaw. To jest po prostu żałosne i mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem państwa. Będziemy na manifestacji, będziemy z przyzwoitymi, normalnymi Polakami, którzy są zaniepokojeni tym, co wyprawia rząd Donalda Tuska. Tworzy się ponura dyktatura. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Apelujemy do wszystkich Polaków o solidarność. Szanowni Państwo, jesteśmy posłami. Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić pan marszałek Hołownia, zakończyło się fiaskiem. Sąd Najwyższy wydał postanowienie uchylające mandat Hołowni. W tej sytuacji próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego. Dlatego zapraszamy wszystkich tych, którzy są temu przeciwni, na demonstrację 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejm. My też chcemy wziąć udział w tej demonstracji. My też chcemy wziąć udział w posiedzeniu Sejmu w poniedziałek. Do zobaczenia 11 stycznia. Sprawiedliwość musi zwyciężyć. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, że nie będziemy odpowiadali w tej chwili na Państwa pytania. Złożyliśmy oświadczenie, nie ukrywamy się. W tej chwili jesteśmy u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedy panowie wyjdą z pałacu? A zło przegra.